A dziś zapraszam Was na kolejny etap obróbki tego stempla. Z tego okrągłego już zostało tutaj już niewiele. Jest trochę lżejszy, ale jeszcze dość ciężki. Cała siła będzie działać z tej strony. Będzie siła około 50 ton. Ten gwint będzie tylko zabezpieczał przed wypadnięciem stempla. No i tutaj już mam wymiar, jest taki ważny. Ten 53. Później tak, muszę zrobić takie spłaszczenia pod kątem do około 10 mm. Coś takiego. I jeszcze później z góry o, takie spłaszczenie tu i tu. Ale jakbym zrobił te spłaszczenie, później miałbym kłopot z zrobieniem tego spłaszczenia. A tak to złapię wimadło, o tak jakby powiedzieć, w ten sposób, o, pod kątem. No i frezem sobie przejadę. Ten kąt nie jest taki ważny, nie ma znaczenia. Tu ma być około 5 mm ścięte na długości 15 mm. Z jednej i z drugiej strony ma powstać o taki kąt. No a później jak już zrobię ten kąt, to dalej będę miał tutaj to spłaszczenie i wtedy za pomocą tego będę łapał wimadło i zrobię, skręcę główkę 15 stopni i zrobię ten kąt. No i myślę, że dziś powinniście wieczorem zobaczycie już w całej okazałości ten stempel. Tutaj to jest technologiczny tylko występ, on tu będzie później na końcu całkowicie skasowany. Dziękuję.